Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Ja jestem Pabelu to jest kolejny odcinek SimRail i proszę Państwa odwiedza, odwiedzamy Pruszków. Co to się tak tu czytuje? Eee, słuchajcie, stacja, na której swego czasu trochę eee, wsiadałem, wysiadałem. O, widzę, że ciapongi już tutaj się jakieś skumulowały, 91 966, no, on będzie miał u nas postój handlowy, bo widzę, że bot poustawiał tutaj wszystko ten e, 19367. tutaj jakiś przelocik widzę w kierunku Grodziska Czter, e, 14 20, 23, więc pewnie jakiś towar albo, albo może przejazd techniczny, no nie wiadomo no i dobra, no to czekamy, tak, czekamy na te ciapongi w międzyczasie można dyżurkę zobaczyć nawet spoko. A jak to od zewnątrz wygląda. Żeby mnie coś tutaj nie pyknęło, bo to wszyscy wszystko mają ponastawiane. Tak to proszę Państwa tutaj wygląda. Tam widzę, że mamy budynek stacji. Więc OK. Możemy sobie szybciutko śmignąć, ale to dosłownie szybciutko, żeby tam zdążyć później e, zameldować. No to nie będą zbyt długie odwiedziny, proszę Państwa, jeżeli chodzi o, o, o te nastawnie. Natomiast chciałem zobaczyć, z uwagi na fakt, że ja w Pruszkowie nie pamiętam. Raczej, raczej się tutaj w Simraynu nie bawiłem. No bo nie pamiętam, tak? No to, ale to wiadomo, że... Z moją pamięcią to jest zawsze kurczę. Także że ja mam dobrą pamięć, tylko mało miejsca na dysku, więc to, to, to wiadomo, że ja zapominam. No i jeśli chodzi o budynek dworcowy, no to ładnie to oddali. Zresztą jak każdy, stację zresztą, zresztą też. Zobaczmy tam dalej. No tam dalej te bloki, no to, to, to generalnie troszkę inaczej wygląda, ale no wiadomo, no tutaj chodzi o... O model stacji, o model tej całej infrastruktury, która tutaj się znajduje. Jeżeli mowa o kwestiach tego przejścia, to jest to jest w miarę dobrze zrobione. Nie pamiętam tego kiosku, może, te, nie, nie wiem, no, nie pamiętam, żeby on tutaj był. Natomiast tutaj wiem, że gdzieś była piekarenka w tej części. No i spoko. To, to pamiętam, można tu zejść na dół? Nie można, to jest zablokowane. Dobra, wróćmy do, yy, do dyżurki naszej. Zobaczmy, czy już coś nam tutaj wjechało. O, przejeżdża. Przejeżdża skład 41 40 50 do Józefinowa, więc musimy poinformować. Ojej, co to się tak nie? Józefinów. Pociąg odjechał ręcznie. Chcę pisać. 41, 40, 52, tak? To ten, mam nadzieję. Dokładnie. A tutaj kolejny w kierunku grodziska. Tym razem a tego odznaczmy. Jako przejechany 41, 40, proszę bardzo, 52, przejechany. I teraz chyba ten będzie, 14, 20, 23. Tak jest, w kierunku Grodziska. Czyli Grodzisk już informuje. 14, 20, 23, proszę uprzejmie. I tego też zaznaczmy już jako przejechany. Natomiast, natomiast wjeżdża nam Perony 91, 966 w kierunku Warszawy. I ten 19, 367 w kierunku Grodziska. Zaraz zobaczymy. 91, gdzie ty jesteś synu? Jest, ten przyjechał. I on ma odjazd 17.30, a no to już za chwilę. Więc temu szybko nastawię wyjazd. Niech ciśnie. 19367 już ruszył. Więc mu tu tylko przedłużę. I poinformujmy grodzisk. 19367. Eee, moment. Co ja tam wpisałem? Grodzisk. Gdzie jest gro... tu? Eee, pociąg odjechał

i ten, no, coś się kurcze, wiesza strasznie. Ten jeszcze sobie stoi, ale za chwilę ruszy. A do nas tymczasem zmierza 41, 124 z grodziska. 41, 124. Zobaczmy. On jedyneczką ma przelecieć w kierunku Józefinowa. Dobrze, niech i tak będzie. Zatem ja już mogę przebieg nastawić. No, powiem tak, jest co robić w Pruszkowie. Więc elegancko. A co z tobą? On, on już. Która to jest? On powinien ruszyć. Czemuż to nie rusza, jak ma przebieg nastawiony? Bardzo ciekawa sytuacja: 91-966. O, 91,966. No, coś się u nas, słuchajcie, tak, ee, tak się chyba dobrze czuje. Nie, nie, nie chcę stąd odjechać. <grych> Z tym, że ja widzę, że tu jakiś ciaponk już do nas ciśnie. 91,968, no to on raczej będzie miał postój handlowy, więc ten mógłby się już zwijać. Ciekawe. No, tak patrzę, patrzę. Jest, jest całkiem fajnie tutaj. Sporo y, torów mamy, które można by wykorzystać do ewentualnego przetrzymania e, jakiegoś składu. O ile zaszłaby taka potrzeba. O, i ten już nam ruszył. 91, 966. No, strasznie opóźniony. 91 966 jako odjechany. Eee, poinformujmy Warszawę. O czym odjechał? 91 966. Ja wolę ręcznie wpisywać, niż wybierać z tej listy nieszczęsnej, nie? I teraz mamy tak 19,969, a tutaj 8. I te dwa pociągi raczej będą miały postoje. Tak jak myślałem, to jest jeden. A ten 68 jest tutaj, też ma postój handlowy. Więc oczywiście jednemu i drugiemu już tutaj pozwolę na, na wjazd. To jest jeden. I teraz tego tutaj również przyjmiemy. Proszę uprzejmie. No i bardzo ładnie i bardzo ładnie. Czekamy aż te ciapongi dojadą. Ten 41124 to pewnie jakiś Intercity. On ma tylko przelot tutaj. Może jakiś Telka, który się nie zatrzymuje. No, kto, kto wie? Tak czy, tak czy siak. Widzimy, że już do nas tutaj nadciąga. W kierunku Józefinowa. W związku z tym czekamy. No i te dwa pociągi, które u nas planują się zatrzymać. Więc tak to wygląda. Eee, nic więcej nie widzę jak na razie. Eee, nic więcej nie widzę, czym musielibyśmy się teraz na CITO zająć. Więc oczywiście, możemy sobie wyjść na chwileczkę. Zamykajmy to. I możemy popatrzeć, co tutaj po tej stronie się dla odmiany znajduje. Czy ja mogę stąd wyjść jakąś furtką, bramką? O, tędy to nie, ale dookoła, tak. Więc skoczymy dookoła, zobaczymy, jak to tam zostało stworzone. Tutaj mamy jakieś rądko niewielkie. Można tędy polecieć. Ciekawy jestem, yy, na jaki yy, czas jest datowane stworzenie tutaj tego. Oczywiście, Państwo, którzy mieszkają w Pruszkowie, mogą się wypowiedzieć w komentarzach, jak, jak oceniają wykonanie. Może nie pod samochód. Ja też yy, generalnie mam. Mam coś do powiedzenia, jeśli, jeśli mowa o, o Pruszkowie. No więc troszeczkę tutaj brakuje jednak oddania realizmu w ulicach, ale powtarzam, że tu chodzi o to, żeby oddawać jak najlepiej infrastrukturę kolejową, a nie to, co się dzieje dookoła, bo my praktycznie się tutaj nie bawimy. Więc od tej strony jeszcze można budynek dworcowy ocenić. Zobaczmy. No zatrzyma się, no zatrzymałem się, no teraz się zatrzymałem Żeby ocenić tego i już wejść nie mogę no. Halo Mieciu No i generalnie rzecz ujmując To tu nie przypominał sobie trawy <ścoughs> Za to przypominał sobie chodnik I miejsca tutaj parkingowe oczywiście Także to, to, to takie No nie do końca jest dobrze zrobione no i ta piekarnia to chyba tutaj, jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze pamiętam, to ona tutaj chyba była, o której mówiłem. Ale tego kiosku za cholerę nie mogę skojarzyć. Kurczę. To, to nie pamiętam, żeby jakiś kiosk tutaj stał. Tym bardziej nie pamiętam bankomatu. Dobra, zobaczmy, co tam u Ciapongów naszych słychać. Czy one już zmierzają, czy nie zmierzają? Jeden już tutaj zmierza i będzie i będzie za chwilę stąd śmigał, natomiast widzę, że od strony Józefinowa Pendolino pędzi, on na pewno jedynką będzie w kierunku Grodziska śmigał, to, to prawdopodobnie jest Pendolino, bo może nie ale ale prawdopodobnie tak yy, 13.35 tak, Grodzisk Mazowiecki jedynką także ja mu od razu tutaj przebieg nastawiam dalej Przebieg pociągowy. No i 41 124 w kierunku Józefinowa. Za chwilę będzie tutaj przejeżdżał. Za chwilę będzie przejeżdżał. Gdzie ty kuźwa jesteś? Ile cię można synu zapowiadać? Nie wiem ile go można zapowiadać, ale coś się leni. Tak czy inaczej, ciśnie. 41 124, to już mogę odznaczyć jako przejechany, w sumie. Gdzie ty jesteś? Jest. O, 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 e, poczekaj, kurna, teraz przejeżdżasz, ty? Ciapciaku jeden, ty. No dobra, też się tnie, nie wiadomo dlaczego, może serwer? 41, 124 odjechał. Możemy już za chwilę o tym poinformować. 41, 124. Proszę bardzo. No i elegancko. I teraz jeszcze dodatkowo za chwilę drugą Majkę. Jezu, nie, nie, nie widzę tu zbyt dobrze. 13,35 w kierunku grodziska. Więc ja w sumie też mogę 13,35 oznaczyć już jako przejechany. Bo już jest na naszym terenie. Także takie rzeczy. No i śmiga 160 na godzinę. Proszę bardzo. A jednak Pendolino. Proszę bardzo. Także informacyjnie dla... Kuźwa, to jest Grodzisk. Grodzisk. Dobra. Czyli dla Grodziska informacja, iż 13.35 odjechał. Także bardzo fajnie. No, zapnij. Elegancko. Yy, fajnie, że zameldowałeś, że powtórzyłeś. No i pozostają nam jeszcze tutaj te czapongi, które zbliżają się, czyli 91 968 oraz 19969, ale tak jak już wspominałem, to będzie krótka stosunkowo wizyta w pruszkowie. Chciałem zobaczyć, jak ta nastawnia tutaj wygląda. Jest bardzo, bardzo fajna, jest co robić, bo to jest na tej, na tej dosyć ruchliwej magistrali. Więc można sobie tutaj spokojnie pocilować, ustawiając wszystkie czapongi do odjazdu, do przyjazdu, do zatrzymania, do przejechania itd. Tak tak Także no myślę, że to do spółki z grodziskiem. To będzie kolejna najczęściej odwiedzana, odwiedzana przeze mnie nastawnia. Tymczasem ja dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.